przemógł. Siadaj do tyłu, będziesz wyjeżdżał. Tylko Dawid powoli. No. Trzynaście się bawisz. Wejdź. Tą deskę pod to. To musi się podnieść. No ja podniosę koło, a ty wsuń. No. No dawaj, dzisiaj. Wejdź na niego i dawaj trochę gazu do tyłu.
O! Panowie! Dobra. Niech odpocznie. Oj, się nie za. Kurde. Pokażemy, co tu się stało. Jest taki podjazd stromy. Ostatnio stała tutaj woda. Zakopały się tutaj dwie duże takie terenowe Grand Cherokee. Więc wykopały taki rów. Dawid, wejdź do tego rowu. No. O kurde. Tam dalej. Pokażemy, jaki jest duży. Zobaczcie. No niestety maszyna ugrzęzła tutaj. Tutaj to było widać, że gdzieś ten się wywalił, bo tu już koła były. O, na dwóch kołach były. No. To widzisz, niby tutaj, tutaj dałoby radę jest przejechać, ale. A tu kierownicy nie mogą wyprostować, bo tu błoto. Tego? Także mówię, Ford Craft niestety poległ na tym podjeździe. No ale co, no tutaj jest błoto. No jak wpadłem, to kurde pół koła od razu w wodzie, to tej wody nie było wcześniej widać. Myślałem, że przejadę po szerokości tutaj, ale no nie, zobaczcie. Nogi się zapadają. Lipa jak nie wiem. Także uratowała nas belka. A ostatnio się dziwiłem, po co oni tutaj kładą. No i jest. Kurde. No trzeba będzie się wrócić. Niestety. Zgubiliśmy picie, to jest najlepsze. A pić się chce, jak nie wiem. Dobra. Zobaczymy może tam trasę. Kurde. No ale chwilę musimy odpocząć, bo naprawdę ze 35 stopni, a wyciągnąć taką bestię kurde z tego błota, to nie jest takie łatwe. Dobra, nakręcimy coś później. Jeszcze przez te błoto całe rękawice mam w nim, jak musiałem kłodę. A ta kłoda to jest